Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozpoczynamy nową serię spotkań zatytułowaną Ożywienie i Reformację. Tematem dzisiejszego spotkania jest ożywienie naszą wielką potrzebą. Zapraszam. Ze mną dzisiaj są Leszek, Max, Zbyszek, a ja mam na imię Konrad. Zanim rozpoczniemy, jak wierzę, żywą dyskusję, skłonimy czoła do wspólnej modlitwy razem z Maxem. Dobry Boże, zebraliśmy się w tym gronie, aby rozważać te myśli na temat ożywienia. Prosimy, żebyś był z nami i zapraszamy Ciebie tutaj na to miejsce, abyś prowadził tą dyskusję i błogosławił nam, abyśmy sami rozumieli, w jakiej rzeczywistości żyjemy i trzymali się takiego stanu, żebyśmy byli zimnymi albo gorącymi. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. 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 Dzisiaj będziemy rozważać jeden z listów, ale nie listów apostolskich, ale listów skierowanych do zborów w Azji Mniejszej w pierwszym wieku naszej ery. Ten list możemy znaleźć w Księdze Apokalipsy w 3 rozdziale, dlatego proszę otwórzmy. Będzie to nasz tekst podstawowy. Będziemy do niego często sięgali, na temat jego dyskutowali. Te listy były kierowane do konkretnych zborów, natomiast zanim zostały spisane, Jezus oświadczył, że to, co Jan ma spisać, jest poselstwem na to, co jest i co się stanie potem. Dlatego mamy też podstawy do tego, aby rozważać te listy w naszym kontekście. List do Laodycei jest ostatnim listem, dlatego prezentuję to, co stan Kościoła, jaki będzie miał tuż przed przyjściem Jezusa, przed drugim przyjściem Jezusa. Przeczytajmy pierwsze dwa wersety tego poselstwa, czyli Księgę Apokalipsy 3, 14 i 15. Proszę Maxa o przeczytanie. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Dziękuję bardzo. Co możemy powiedzieć na temat tych dwóch tekstów? Zbór w Laodycei. Co to za miasto Laodycea? Może chociaż jedno czy dwa zdania. To był zbór dzisiejszej środkowej Turcji. To było centrum mody, centrum edukacji, centrum finansów. Można by powiedzieć takie centrum życia kulturalnego. Więc to jest ważny ośrodek, który znajdował się w Azji Mniejszej. Mhm, dziękuję bardzo. Czytamy, że sam Jezus, świadek wierny, tak jak na początku każdego listu przemawia do tego zboru i mówi, że zna uczynki tego zboru. Wie, że ani nie są to gorące, ani zimne uczynki, natomiast letnie. Co to oznacza? Jest to symbolika. Jak sądzicie? Wydaje się być nieprzypadkowa ta symbolika, choćby ze względu na to, jaka Laodycea była. Bo Laodycea to miasto, które nie posiadało zasobów wody i woda była dostarczona akweduktami, a raczej w zasadzie chyba akweduktem do miasta. I kiedy docierała już na miejsce, to była letnia. Nie była już to zimna woda, która gdzieś tam z rzeki, potoku, czy chłodna, zimna, tylko nagrzewała się w czasie transportu i była już letnia. Albo schładzała się, jeśli wybijała z ciepłych źródeł, tak? Albo się schładzała, tak, albo tak. Z ciepłych źródeł. Rozumiem, ale dziękuję, że o tym wspomniałeś, ale co to znaczy w praktyce? Jaki był ten zbór? To znaczy, że co robił albo czego nie robił, że był letni, że był nazwany letnim? Myślę, że możemy to porównać do zboru i współczesnych, i poprzednich. To znaczy, dobrze, przychodzili na nabożeństwa, robili to, co jest jakby zapisane,
ale w nic się nie angażowali, w nic, nic więcej ponad to, co było napisane. I tutaj myślę, że Jezus zwraca uwagę, że taka postawa mu się nie podoba. Ja tutaj, jeśli może tak dodam, troszeczkę abstrahując jakby od zboru, tylko bardziej bym przeszedł na osobę. Kojarzy mi się te taki wstęp, te dwa teksty, które Jezus kieruje do zboru w Laodycei z takim przesłaniem do pewnego agenta specjalnego. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład do jakiegoś bogatego kraju, na przykład może Jezus, tak, po prostu ktoś wysyła człowieka, żeby zrobił pewną misję. I na przykład do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do Nowego Jorku. I tam jest temu człowiekowi tak dobrze, że on zapomina o swojej misji. I wtedy po prostu cieszy się życiem, bo jest, pieniądze są, wszystko jest dobrze. Po prostu o wszystkim zapomina. I do tego właśnie wysyła do niego taką informację. Znam, co robisz. Jesteś po prostu letni, nie zimny i nie gorący. Takie po prostu, mam żal pewien. To jest taka pierwsza informacja. Rozumiem. A dlaczego 15 werset tego rozdziału trzeciego kończy się takim apelem, obyś był zimny albo gorący? No, ja gdybym pisał ten list, powiedziałbym, bądź gorący. Nie bądź letni, nie bądź też zimny, nie bądź gorący. Konkretnie, zaangażuj się w misję, zaangażuj się w studium Słowa Bożego, tak? Dlaczego świadek wierny, który jest amen, początek stworzenia Bożego, albo też jak inne przykłady mówią, pierwsza przyczyna stworzenia Bożego, albo też zwierzchnik stworzenia Bożego, Jezus, dlaczego apeluje zimny albo gorący? Ja myślę, że to jest tak, że tak jak tutaj Max podał przykład, ale w wielu innych przypadkach, lepiej, żeby ktoś był do końca przekonany, że źle robi, że jest niedobrze, że jest fatalnie i wtedy się budzi i mówi, tak, źle jest mi, chce się coś zmienić, niż najgorsza sytuacja jest taka, że o, tak właściwie to jest mi dobrze. No nie jest tak za zimno, nie jest za ciepło, to właściwie sytuacja jest idealna. Zobaczmy, że rozwijają się kraje, czy struktury ludzkie, tam gdzie jest albo bardzo zimno, albo bardzo gorąco. A tam gdzie jest właściwie łagodny klimat, nic się przez tysiące lat nie zmienia. Cały czas, jeśli pojedziemy, zwiedzamy świat, to tam gdzie jest letnio, to zawsze jest miło, przyjemnie, ale tam czegoś wielkiego, wielkie wydarzenia się nie dzieją. Mhm. Tu też ciekawe jest, że Bóg stworzył świat, żeby żył w harmonii. A kiedy człowiek jest w stanie letnim, tak, to żyje po prostu dla siebie, nie rozwija się, nic nie robi i nie jest zimnym, tak, który na przykład bada, robi coś, i nie jest gorącym, który dzieli się tym, co na przykład, czego się nauczył, co zbadał i tak dalej. Tak? Mhm. I mówi, że no, żałuje tego, bo twój stan jest po prostu, stanąłeś w miejscu. Rozumiem. A stanie w miejscu oznacza cofanie się, dlatego że jeśli zobaczymy, że ktoś mówi, ja jestem cały czas, nie zmieniam się, jestem taki przeciętny, nic się nie dzieje, ale z perspektywy widzimy, że po prostu on jakby jest coraz gorszy, prawda? Bo wszystko idzie, nic nie stoi w miejscu, wiara, wszystko, upadamy. Dziękuję. I tutaj, jeśli tak? Tak, żeby dokończyć, tak? Oczywiście. Przeczytajmy 16 werset właśnie Księgi Apokalipsy 3 rozdziału, tak? Tak. Co mówi dalej Jezus? A tak, żeś letni, ani gorący, ani niezimny, wypluje cię z ust moich. Tak, już nie będziesz moim agentem na przykład. Mhm. Tak, Leszku? No to jest ciekawe sformułowanie, bo wiąże się tutaj z pewnym, no, jak gdyby z pożywieniem, nie? Nie wiem, z wodą, którą spożywamy, w każdym razie ze spożyciem czegoś. Jeżeli potrzebujemy, jak sobie, tak sobie pomyślę, jeżeli potrzebujemy jakichś skrajnych rzeczy, czyli albo czegoś gorącego, albo czegoś zimnego, to zawsze wynikają te rzeczy z potrzeb naszych, że mamy potrzeby. Jest nam zimno, potrzebujemy gorącego napoju. Jest nam gorąco, potrzebujemy chłodnego. A letni? No właśnie. Dziękuję bardzo. Co ciekawe, zobaczmy, że Bóg mówi, wypluje cię z moich ust. To znaczy, gdyby ta woda była gorąca, gdyby chrześcijanin, ten potencjalny, o którym mówimy, był naprawdę zaangażowany, to wtedy po prostu w tej symbolice ta woda by została połknięta.
gdyby była zimna, by w ogóle nie była brana pod uwagę. W tej symbolice, tak? Ludzie, którzy totalnie odrzucają Boga, sprzeciwiają mu się, nie są zaliczani do ludu Bożego. No, raczej tak to wygląda. Ludzie, którzy idą całym swoim życiem za Bogiem, są na pewno ludem Bożym i Bóg ma o nich również starania. Ludzie, którzy idą, mówią, że idą za Bogiem, a tak naprawdę nie idą, to chyba są ci letni. I z nimi jest największy chyba problem, bo wydaje mi się, że są niebezpieczeństwem zarówno dla tych, którzy są ludem Bożym, ale jak i dla tych, którzy nim nie są, bo dają złe świadectwo dla innych. Przeczytajmy kolejny werset. Werset 17 trzeciego rozdziału Apokalipsy. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Bóg wydaje pewien wyrok warunkowy, że jeśli się nie zmienisz, wypluje cię i stawia diagnozę. Jaka jest ta diagnoza? Ten werset 17. O czym on nam mówi? Jacy są ci chrześcijanie w Laodycei? Jaki jest Kościół przed przyjściem Jezusa Chrystusa? Letni. Rozwinijmy tę myśl. Myślę, że to jest tak jak tutaj w tym wersecie, którym mówiliśmy. Często ja bym to nie na bogactwa takie stricte fizyczne, to złoto, czy, ale myślę, że jest tak, że mamy pewne osiągnięcia, mamy pewien status i wyznaniowy i Kościół nam się rozwinął i stoimy, mówimy, o jak wspaniale jest, a nie rozwijamy się dalej, stoimy w tym miejscu, a Bóg mówi, ale ja to mogę zabrać. Ja jestem tym, który decyduje, czy jest, czy nie ma, a nie ty. A tutaj jest jakby użyte, że ten człowiek decyduje, czy jest, czy nie. To tak samo można porównać do kopca mrówek. Ja nieraz przez las idę, patrzę. Te mrówki myślą, że są panami świata, ale ja decyduję, czy jest kopiec, czy nie jest ten kopiec, prawda? Z tej perspektywy one nie mają żadnego znaczenia. Co o sobie myślą? Rozumiem. Ich zgromadzone bogactwo nie pomaga im. Zobaczmy, że jest tutaj ukazane dwa przeciwne obrazy. Z jednej strony Laodycea mówi, jestem bogata, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Z drugiej strony Bóg mówi, jesteś biedakiem, ślepym, gołym, nędzarzem, tak? I co musiało się wydarzyć, co jest przyczyną błędnego patrzenia na samego siebie? No bo to jest błędne patrzenie na samego siebie. Myślę, że jestem, że jest lepiej, a wcale tak nie jest. Co jest tego przyczyną, że tak patrzymy? Że tak bywa, że tak patrzymy. Myślę, że tak jak Jezus był podczas podróży przez ten nasz świat i obserwował tych właściwie letnich, prawda? Bo przychodził i do zimnych, możemy powiedzieć Rzymianie. I wspaniałych ludzi stamtąd wyciągał. I wyciągał z tych gorących rybaków, z tego ludu Bożego. A ci letni jakby w ogóle z nim nie funkcjonowali, nie byli, nie ociągali niczego, tylko jakby przeciwstawiali się. I myślę, że mieli taki właśnie błędny obraz, że jest tak fantastycznie, że jest fajnie, że właściwie ze wszystkimi się dogadali. To był okres, kiedy dobrze jakby cała grono przedstawicieli Kościoła funkcjonowało z państwem, prawda? Mieli jakieś prawa, właściwie im się dobrze żyło. Ale właśnie, wróćmy do tego, co jest przyczyną tego błędnego patrzenia, że to jest zakrzywiony obraz, a wręcz przeciwnie, odwrócony. Co leży u przyczyn? Kiedy ja myślę o sobie więcej niż powinienem, dlaczego tak się dzieje? Jak znajdziemy przyczynę, będziemy wiedzieli, jak ją usunąć. Może się nie pytali po prostu, bo to jest też taka sprawa, ja na przykład często też siebie oceniam i moje postępowania, a po prostu puszczam taką zondę, tak? Pytam się ludzi, czy na przykład takie postępowanie jest okej, czy nie na przykład. I może takie osoby na przykład dobrali się, wiecie jak to jest psychologicznie na przykład, dobieramy sobie takich ludzi, którzy się z nami zgadzają w tym, co robimy, tak? I oni się po prostu mogli dobrać w takim środowisku i że było im okej po prostu. Nikt im nic nie powiedział, na przykład słuchajcie, źle robimy, bo ktoś im jeśli mówił, to mówią, słuchaj, to ty nie do tego środowiska nie należysz. Do widzenia, tak? Już.
W taki sposób. Mogli się dobrać po prostu w takim środowisku i byli dobrze, po prostu chwalili siebie nawzajem, pomagali się sobie nawzajem i byli zadowoleni na przykład. Rozumiem. Ja chciałbym dać taki przykład. Jeżeli rano wstaniemy, pójdziemy do łazienki, tam jest lustro. Popatrzymy się w lustro, możemy zweryfikować swój wygląd. Powiedzmy, umyjemy się, uczeszemy, wychodzimy. I teraz przez cały dzień nie mamy kontaktu z lustrem już. Pracujemy, jesteśmy zajęci swoimi sprawami, nie wiemy tak naprawdę, jak wyglądamy. A w czasie normalnego funkcjonowania zawsze coś się może zdarzyć. Jedziemy w tramwaju, łapiemy się za brudne rzeczy, dotykamy twarzy, jemy coś, zostają resztki jedzenia na policzkach. Nawet nie zdajemy sobie sprawy. Często albo ktoś nam zwróci uwagę, że coś tam masz. Jeżeli nie spojrzymy znowu w to lustro, dopóki nie spojrzymy, to nie będziemy wiedzieć, jaki jest nasz stan obecny. Zapamiętaliśmy to, co było rano, kiedy patrzyliśmy. Kiedy było dobrze jeszcze. Tak, nie jesteśmy w stanie sami na siebie spojrzeć własnymi oczami, dopóki nie mamy lustra. Ono umożliwi nas, żebyśmy mogli się zobaczyć tak naprawdę. Bo jeżeli tego lustra nie ma, to tylko widzimy nasz obraz, który sami sobie gdzieś tam albo zakonotowaliśmy, że był taki wcześniej, czyli był wcześniej, było fantastycznie. Tak. Przyjęliśmy prawdę, wszystko jest w naszym życiu chrześcijańskim, było super. I mijają lata i nagle okazuje się, że gdzieś jesteśmy nie wiadomo gdzie, a wydawało się, że jest wszystko w porządku. Czemu? Bo nie było lustra. Czy możemy się teraz zastanowić, czym jest to lustro? Lustro w naszym życiu. Max, jak sądzisz? Czym może być takie, co może być takim lustrem? Przykazań Bożych. Przede wszystkim, tak? Przeczytajmy, zobaczymy po prostu, jak to wygląda i czy na przykład my robimy i postępujemy zgodnie z tym, tak jak Pan Bóg na przykład dla nas chciał. Czyli na przykład tak, jak była wcześniej, zwrócę do swojego przykładu, takie, jakie było na przykład zadanie tego agenta specjalnego, tak? Jego misja po prostu, czyli to, co każdy z nas, kiedy przychodzi na świat, żeby żyć w harmonii, tak? I robić, nieść to poselstwo, robimy tak, czy na przykład zapomnieliśmy o tym, machnęliśmy ręką i po prostu żyjemy dla siebie, bo dlatego właśnie też tak ten tekst 17, który czytaliśmy, tak? I mówił o tym, że jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję i tak dalej, tak? Co bardziej na przykład dla mnie się kojarzy, że po prostu wszystko człowiek ma, na przykład tak, ma tyle pieniędzy, ile potrzeba, jest zadowolony, ale stracił to po prostu człowieczeństwo. Stracił człowieczeństwo i na przykład i tych postępków też, bo nie mówimy tylko o tym, żeby cały czas głosić poselstwo i tak dalej, tylko być ludzkim dla innych ludzi. Ja myślę, że to są dwie kwestie. Jedna to jest, dla mnie takim lustrem zawsze jest pokora, dlatego że jak mamy pokorę, to jeśli ktoś nam zwróci uwagę, że tak jak powiedział tutaj Leszek, że jedziemy i coś się ubrudziliśmy, jeśli mamy pokorę, no to aha, ubrudziłem, to się jakby oczyszczę, prawda? Ale jeśli na przykład nie mam tej pokory, to wtedy jest sytuacja taka, co, ja brudny? Jestem czysty, dzisiaj się rano oglądałem. Jest wspaniale. Dobrze, ja powiem troszeczkę inaczej. Skoro spotkałem się z chrześcijanami, którzy twierdzą, że oto ja jestem w porządku, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradnę, jest wszystko w porządku. Czy tak faktycznie jest? Ja uważam, że nie. Dlaczego? Bo mój kontakt z Bogiem, jeżeli mam z Nim, im częściej się spotykam z moim Bogiem, tym więcej widzę rzeczy, które jak gdyby w tych 10 przykazaniach są, ale gdzieś głęboko jeszcze ukryte dla mnie. Że dopiero poznaję je, poznając faktycznie Boga. Więc dla mnie lustrem na przykład jest kontakt z moim Bogiem. Przez co mogę to mieć przez ten kontakt? Przez Pismo Święte. Jeżeli czytam, studiuję Biblię, to jest mój kontakt z Bogiem. Jeżeli mam doświadczenia z Nim na co dzień, to jest mój kontakt z Bogiem. Przez te wszystkie elementy, które zdarzają się każdego dnia, ja mogę oceniać, czy moje postępowanie jest właściwe, czy nie, czy jaki jest mój stan, patrząc nie na siebie, tylko na Jezusa. Tylko patrząc na Jezusa. Super. Dziękuję wam bardzo. I właśnie dlatego Jezus kieruje to poselstwo. Bo gdyby tego nie było, Jan by tego nie napisał, to oni nadal by żyli tak, jakby żyli.
Najprawdopodobniej. Zobaczmy, jaka jest rada. Werset 18 tego samego trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy. Proszę jedną chętną osobę o przeczytanie. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Dziękuję bardzo. Co to jest za rada? Symboliczna. Symboliczna rada, rozszyfrujmy ją. Dojdźmy do sedna. O co tak naprawdę Jezusowi chodzi? Wiemy, że Jezus objawia, jaki jest nasz stan, daje radę, ale zróbmy z tego współczesny język. Przeróbmy to tak trochę, żeby każdy mógł z nas dobrze zrozumieć, co ma robić albo czego nie robić w swoim własnym życiu, według tej rady. Jakieś pomysły? Myślę, że to złoto, które nam tutaj Jezus proponuje, to są doświadczenia. Często mówimy, że nie mamy doświadczeń, że mamy problemy, ale to są doświadczenia, które przechodzą i z perspektywy czasu... Ale to nie są same doświadczenia, to jest doświadczenia z Jezusem. Tak, ale Jezus daje nam różne przeszkody, różne rzeczy i sprawdza nas, tak jak na przykład w ciężkim treningu przed ciężkimi zawodami, czy żołnierze przed bitwą sprawdzają, są testowani, czy wytrzymają. I dopiero potem są dopuszczani do czegoś większego. Dla mnie to złoto Jezusa to są jego cechy charakteru. I one ujawniają się w wyniku doświadczeń. One się kształtują, nie ujawniają. One się kształtują. W nas, tak? Tak. Tak. I przez to nabieramy na przykład wiarę, do której Piotr też nawiązuje, kiedy mówi, że wiara właśnie może być przyrównana do złota wypróbowanego w ogniu. No ale zobaczcie, że to jest tak, że to, co się wypróbowuje, miecz, nóż i rzeczy, które używamy, one nie śniedzieją. Nie rdzewieją, tylko cały czas są błyszczące, piękne, wspaniałe. Nie musimy ich jakby na co dzień konserwować. One po prostu, jeśli ich używamy, one pięknie funkcjonują. A najlepsze rzeczy, nawet złoto, jeśli zostanie odstawione i stoi, po prostu zaśniedzieje. Zaśmiernie jakaś znaczy na nie wejdzie. Więc to, co jest i dla mnie ta biała szata, też jest jakby pokazaniem tego, że jeśli jest zbroja, która walczy, funkcjonuje, obciera się, ona jest piękna, wypolerowana, czysta. A jeśli ją odłożymy i nie używamy, to po prostu jest, zaśniedziała. Dziękuję bardzo. Zobaczmy, to był pierwszy list Piotra 1,7, ten werset, o którym wspomniałem. Szaty można spotkać chociażby w przypowieści o marnotrawnym synu, tak? Kiedy z tych brudnych, śmierdzących, jeśli mogę tak brzydko powiedzieć, szaty dostaje nowe, świeże, pachnące, najlepsze. Księga Izajasza również porównuje zbawienie do szat, o czym też kiedyś cały kwartał studiowaliśmy. Maść, aby przejrzeć, może to być symbol Ducha Świętego. Duch Święty otwiera, wprowadza we wszelką prawdę, pisze apostoł Jan w 16 rozdziale swojej Ewangelii. To wszystko, tak czy inaczej, pochodzi od Boga i On nam to oferuje. Czy jest to wiara, czy jest to Słowo Boże, czy Duch Święty, to wszystko możemy u Niego uzyskać. Przez to, co Leszku mówiłeś, przez kontakt z Nim, to wszystko współgra i naprawdę nas wzbogaca, a nie to, co my myślimy, że nas wzbogaca. Tak, garnitur, dobra postawa, czy miejsce w społeczeństwie, czy w kościele. Zobaczmy werset 19. Jest bardzo ciekawy, dotyczy kary. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tędy gorliwy i upamiętaj się. Jak rozumiecie ten tekst? Czy jest on logiczny? Moje pierwsze pytanie. Ja myślę, że wydaje tak. się nie bardzo logiczny. Czyli tutaj mamy jakąś sprzeczność, tak? To jest tak. dyskusja już. Okay. Ja uważam, że to jest, jak powrócę do wcześniejszego, że to jak całość będzie, że to mamy te doświadczenia i to jest smaganie tych doświadczeń. Zobaczmy, że jeśli ktoś ma dużo doświadczeń,
to ma dużą wiarę. Jeśli widzimy, że pastor wychodzi i ma głosi albo kazanie, albo apel ewangelizacyjny, jeśli ma doświadczenia, to nie potrzebuje cytować jakby Pisma Świętego, on mówi to, co się wydarzyło. Doświadczenia duże, ciężkie, mocne, wspaniałe, prawda? A jeśli nie ma, to mówi, a przeczytam wam tekst. Mhm, rozumiem. Leszku. Ciekawe, dlaczego akurat do tego zboru zostało to powiedziane, że oto tych wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Mhm. To bardzo dzisiaj niepopularne. No jeżeli tak. byśmy przyjęli to, że obecnie ludzie wierzący żyją w tym ostatecznym okresie historii naszej Ziemi i jest to ten zbór laodycejski, no to taka rada do czasów, w których żyjemy, no to tak nie bardzo, no bo w dzisiejszych czasach karanie nie jest rzeczą pozytywną. Mhm. Raczej mówi się o pozytywnych bodźcach, nie? Czyli jeżeli chcemy coś osiągnąć od kogoś, kształtować go, to nie karajmy go, tylko wręcz odwrotnie. Dajmy mu jakieś tam dobre rzeczy, abym zamiast zajmować się złymi, zaczął się zajmować dobrymi rzeczami. Mhm. Czyli mamy rozróżnienie na pozytywne i negatywne bodźce. Możemy wzmacniać te lub tamte. Ja myślę, że Bóg używa różnych i takich naprzemiennie, w zależności od sytuacji. W ogóle ta nazwa Laodycea to inaczej lud sądu albo sądzony po grecku. Jeśli można, ja bym dodał jeszcze. Odnośnie tego karania, troszeczkę tak jak Leszek już mówił, zmieńmy tutaj po prostu nazewnictwo pewne. Na każdego, na którego mam plany, tak, cały czas go trenuję i wypróbowuję, żeby dowiedzieć się, czy on rzeczywiście będzie wiernym, tak, i będzie coraz po prostu mógł nieść po prostu większe ciężary i żeby można było po prostu jego doświadczenia będą większe, tak, dać mu większą odpowiedzialność w taki sposób. Rozumiem. No właśnie, ale to popatrzmy, staram sobie przypomnieć jakieś przykłady, chociażby Job albo Hiob, zależy w jakim przekładzie, miał doświadczenia, które diabeł mu zsyłał, ale wszystko za pozwoleniem Boga. Czy nie wydaje wam się to okrutne? Czy nie wydaje wam się to naprawdę stawiające Boga w nieciekawym świetle? Jak byście wybronili Pana Boga z takich sytuacji? Dlaczego Bóg dopuszcza wyższe dobro, ale czy nie ma innej drogi? Czy nie ma drogi bez cierpienia? Ale zobaczmy, co się stało. Ja akurat do Hioba nie bronił, ale bym porównał do doświadczenia Dawida, gdzie był smagany, miał bardzo dużo doświadczeń i jest uważany za najwspanialszego króla Starego Testamentu Izraela, prawda? A potem następny król, Salomo, który dostał wszystko i został smagany, właściwie wszystko zmarnował. A miał wszystko podane na tacy, miał wszystko, co najlepsze. No tak. Talent, możliwości, wszystko, raczej zmarnował. Prawda? A Dawid był smagany, chociaż na początku miły, sympatyczny grajek, prawda? Dostał takie doświadczenia i został wielkim królem. A ten, który nie został smagany, zaprzepaścił. Tak. A miał wszystko. Bardzo ciekawy przykład. Wydaje mi się, że chyba ta nasza natura jest takim czynnikiem o dużym wpływie na to, że jesteśmy karani. Tak? Tak właśnie mi się wydaje, że ludzie w dzisiejszych czasach zapominają o ludzkiej naturze. Raczej ludzką naturę gloryfikuje się. Mówi się o tym, że no, mamy ogromną wiedzę, naukę, poznaliśmy tak dużo. O wartości człowieka podkreśla się to na każdym kroku. No, ja jestem bardzo ciekaw, gdzie ta wartość wychodzi w tramwaju na przykład, kiedy trzeba ustąpić drugiemu miejsce, gdzie ci szanowni panowie, którzy z tytułami, którzy palą na przystankach na przykład, czy panie z dużym wykształceniem, nie ma znaczenia. Czy to ktoś ma wykształcenie, czy nie, jeżeli wpada w sidła nałogu, to dla niego nieistotne jest to, że na przykład na przystanku pali, nie tylko szkodzi sobie, ale i innym, którzy są obok. Tak, tak. Są zdziwieni, że wprowadzono zakaz na przykład w lokalach. Dlaczego? Nie, przecież ogranicza się to moją wolność.
No tak, tylko właśnie to jest ten ciągły konflikt pomiędzy moją wolnością a twoją wolnością. Jeśli ja mam nieograniczoną wolność, no to znaczy, że ty musisz mieć ograniczoną przez moją. No i ten nieustanny takie napięcie między tymi dwoma wolnościami. I gdzieś między tym wszystkim jest Bóg, który nie chce nam tej wolności zabrać, ale chce stworzyć najlepsze warunki do tego, aby podjąć najlepszą decyzję pójścia za nim. I o tym mówi kolejny werset. Zobaczmy werset 20 tego trzeciego rozdziału Apokalipsy na temat pukania do drzwi. Proszę, Max, mógłbyś przeczytać. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dziękuję bardzo. Ja pamiętam taki piękny wykład na temat właśnie kołatania i gdzie pokazane, przedstawione jest, że kołatka to jest miejsce, czy tylko z jednej strony. Jezus może kołatać, a nie ma z tej strony klamki. On nie może wejść. On musi być wpuszczony do nas, do wewnątrz. I więc to jest pokazanie, że on może pukać, ale nie ma możliwości wejść bez naszego przyzwolenia. No każdy z nas dzisiaj wyszedł z mieszkania, tak? Otworzył drzwi, ale tam Jezusa nie spotkaliśmy raczej. Ja nie spotkałem. Dlatego znowu widzimy, że jest to symboliczne ukazanie. Jak Jezus puka? To jest takie, do tego zmierzam. Jak Jezus puka? W jaki sposób, jak możemy to zrozumieć w praktyce? Przez głos sumienia. Mówi nam coś, że na przykład źle postępujemy. Rozumiem. Tak? I wtedy, kiedy na przykład zgadzamy się z tym, i nasza postawa, dlatego że po prostu zmienia się, tak, to jest w tym plus. Dlatego że po prostu w życiu każdy z nas musi być aktywny. Musi jeść, oddychać, robić coś na przykład i tak dalej. I przez to spotykamy się z innymi ludźmi i można się porównać po prostu do takich kaktusów, kiedy na przykład coś robimy razem i się kłujemy i już jest źle, tak, jest pewne nieporozumienie. I tutaj właśnie to sumienie mówi nam, że coś źle robimy. Na przykład Duch Święty, powiedzmy inaczej, puka tak do drzwi, jeśli otworzymy tak i zastanowimy się nad swoją postawą, nad tym, co robimy, no to jesteśmy w plusie. Tak? To kiedy puścimy Jezusa tak i razem z Nim wtedy jakby rękę tak idziemy i już obok naszych znajomych, przyjaciół i tak dalej, rodziny, działamy, robimy coś, wtedy postępowanie nasze się zmienia, tak? Dlatego, że już po prostu budujemy swoje życie razem z Jezusem, tak bym powiedział. Ja bym powiedział to, jakby przełożyć na współczesny język, to jest, gdy trener podchodzi do zawodnika i mówi, wiesz co, osiągniemy wspaniały sukces, możemy być najlepsi, ale to wymaga pracy, potu i zaangażowania. Musisz codziennie trenować, codziennie to robić, codziennie zmagać się i to jakby obrazowo do tego wszystkiego. Nie będzie super. Osiągniemy to, co jest ponad przeciętne, ponad więcej, ale musimy się zaangażować. I ty, i ja. Ty musisz mnie dopuścić. Ja będę cię trenował, będę cię smagał, będę ci straszne treningi wymyślał, które dla innych będą olbrzymim ciężarem. A on jednak to robi. Ja pamiętam taką opowieść Justyny Kowalczyk, co ona codziennie robi. To z takiego cywilnego, prostego spojrzenia, to okaże się, że to jest katorga. Katorżniczy, 10 godzin treningu. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Zobaczmy, iż Jezus mówi, że coś należy do człowieka. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, tak? Czyli można ten głos usłyszeć i można otworzyć. Można usłyszeć i nie otworzyć. A można też nie usłyszeć, to znaczy starać się zagłuszać. Więc pokazuje, co należy do człowieka, a potem pokazuje, co on zrobi. Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli chcę wejść w jak najbardziej zażyłą relację z człowiekiem. Chcę wstąpić do niego, ale gdzie? Do domu? Nie, do serca, do umysłu. Wieczerzać jak? Jest to na pewno symbol tego, że kiedy Pan Jezus zasiądzie z nami do jednego stołu, jak obiecał przy wieczerzy, ale wieczerzać to znaczy wejść w naprawdę bliskie kontakty rodzinne i nie tylko, zażyłe, gdzie będzie ta miłość Jego do nas, którą sam mówi, że kogo miłuje tego karce, miłość będzie mogła rozkwitać. Wiem, Leszku, że miałeś jeszcze jedno słowo, więc proszę, możesz, oto będzie ostatnia wypowiedź, powiedz proszę. Kiedy czytam wersety 18, 19 i 20, to
widzę, że one mówią o tym samym w różnych słowach. Czyli jeżeli radzi ci Pan Jezus, to jest ten rat, to znaczy, że jest z tobą zainteresowany i ma dla ciebie jakiś ratunek. Jakąś pomoc wyjścia z tej sytuacji. Kiedy mówi ci, że karce i miłuje, to też jest to ten sam obraz, jak w kolejnym wersecie, gdzie mówi o to pukam. W jaki sposób pukam? Karcę i smagam. Dlaczego to robię? Bo cię miłuję. Tak. I oczekuję od ciebie pozytywnych reakcji na to. Bo tak możesz zmienić coś, bo tak to uważasz, że jest wszystko w porządku. Dopiero takie rzeczy mogą cię z tego spokoju wybić. Rozumiem, dziękuję. Bardzo ciekawa myśl. Cieszę się, że jeszcze udało nam się ją usłyszeć. Chciałbym, aby dedykacją i zachętą w dalszym boju chrześcijańskim dla nas, jak i dla wszystkich, którzy z nami studiują, był werset 21 tego rozdziału. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Jezus przyszykował to samo zwycięstwo, jakie On osiągnął. To samo zwycięstwo przyszykował nam i zachęca, abyśmy współpracowali z Nim, abyśmy zobaczyli, jaki jest nasz stan, abyśmy zobaczyli, kim naprawdę jesteśmy, kim naprawdę jest Jezus i jak może nam pomóc. Oby to te myśli towarzyszyły nam każdego dnia. Dziękuję bardzo za wspólną dyskusję. Chciałbym, abyśmy zakończyli ją modlitwą razem z Zbyszkiem. Dziękuję Ci, Boże, że mogliśmy się tu zebrać, nie rozważać Twoje teksty. Prosimy Cię o błogosławieństwo na przyszły tydzień. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję również Wam, którzy studiowaliście, może dyskutowaliście razem z nami i zapraszam na kolejne studium, które odbędzie się za tydzień, a zatytułowane jest Modlitwa pulsem ożywienia. Zapraszam serdecznie.